witam wszystkich oglądających. Jesteśmy dzisiaj na takim polu. Polu. I pierwsze trafienie z tego pola, słuchajcie. Guzik gładki. Gładki guzik. Pewnie Rosja carska. Pewnie tak. A czy jest jakiś napis na nim? Chyba nie ma. Chyba gładki pod spodem, słuchajcie. No nie, słuchajcie, myliłem się. Nie jest gładki guzik. Po prostu szczęście do guzików marynarskich. Po prostu. Do marynarskich guzików. No i jest to guzik marynarski. Jest kotwica. Jeszcze oprócz tej kotwicy coś tu na tym jest, tylko nie wiem co. Także jest kotwica, a co oprócz kotwicy, to trzeba go umyć dobrze. Pod spodem nie widzę sygnatur żadnych, ale tu jest kotwica na 100%, czyli Rosja carska, marynarz w czasie wojny na lądzie. Także marynarka wojenna na lądzie. Rosja carska. Następne trafienie z tego dołu. Oczywiście na tym polu, ale zobaczcie, z tamtej strony przeszliśmy na tą stronę. I co jest? Jest kawałek żołnierza ołowianego. Po mundurze trudno powiedzieć, czy pruski, czy bardziej na pruski wygląda. Tylko że nie ma głowy żołnierz. No, nie mówiąc o koniu, że bez podstawy, bez nóg obcięty. Po prostu kawałek ołowiu. Na huzara wygląda. Dobra. Po marynarce widzę. Do następnego trafionka. Słuchajcie, jest pierwsza moneta. Ale jaka? Patrzcie. Buratini. Ściurane strasznie. O. Nawet nie widać, co to jest. O, jest buratynka. Ważne, że buratini. Tak. Joan Kazimir chyba. No. Gdzieś tu po piersie jest, ale nie widzę to dokładnie. Dobra, nieważne. Ważne, że coś jest. Sztuka się liczy. Tutaj, słuchajcie, co wyszło. Zobaczcie, korek jakiś. Jakiś korek od czegoś. Chyba stalowy. Ale kawał jakiegoś maszyny, baniaka, korek. Trudno wytrzeć. Tutaj widzę smołę. Chyba. Nie wiem. Dobra. Do następnego trafionka. Jest następna buratini. Patrzcie. Następna buratini. I też ściurana strasznie. Taka gleba tutaj.
No, fatalny. Stan agonalny. Dobra. Do następnego. Słuchajcie, kończymy to, tutaj to pole. Tyle co wpadło, to wpadło. Trochę śmieci wpadło. Nie nagrywałem. Zobaczymy w innym miejscu jeszcze, co nam wpadnie. Podjedziemy. Zobaczymy, co tam jeszcze na starą miejscówkę. I zobaczcie, co tu się trafiło. Część jakieś kopuły od pocisku czy coś takiego, bo tutaj widzę gwint urwany, było wkręcane, rozrywane, tylko połówka się została. No dobra, lecimy dalej i zobaczcie, gdzie chodzimy, po jakim polu. Teren pierwszej wojny światowej, wszystko. Zobaczymy, co nam tu wpadnie jeszcze. No i słuchajcie, z tego potężnego dołu wyszedł taki oto czubek. Zdetonowany oczywiście, wyrwany z pocisku. Coś takiego. Zobaczcie, jaka jest petarda. Petarda. Patrzcie. Petarda. Widzicie? Ale petarda. Pamiątka z pierwszej komunii pewnie. Jest tu Eucharystia, a po drugie Chrystus. Tak. Petarda. Super. Strzał. Słuchajcie, trafiłem taką blaszkę. Się okazuje, że taki szyld jest z napisem tutaj Poznań na brzegu, Bydgoszcz i jeszcze jakieś tam miasto, nie wiem. I jakieś napisy są po środku tutaj, ale to jest cynkowe, to się rozpadnie, jakby to wyprostował. To tutaj też są napisy na krawędziach. Wiecie co, jak umyję w domu, postaram się to wyprostować i wtedy będzie ok. Także słuchajcie, w domu zobaczę, co to jest, bo nie wiem. Wyczyszczę, postaram się rozgiąć, jeśli nie, to połamane jakiś tam sposób rozszyfruję, co tu jest. Jest to szyld od czegoś, stary szyld, cynkowy szyld. Pierwszy Mauser dzisiaj, P25, to nie wiem, czy to jest niemieckie, czy polskie. P25 S z gwiazdką. Nie pamiętam oznaczeń, ale chyba, nie wiem, cały Mauser. Tylko, no nie pamiętam, czy to jest niemieckie oznaczenie, czy polskie. Do następnego. Robimy podsumowanie krótkie. Tutaj te takie zapalniki, jakby części tych. Tu żelastwo. Ten korek, pamiętacie, był. Tu jakieś tam druty. Jakieś takie części aluminiowe. Tutaj kulki szrapnelowe.
amunicja, ten konik, ten jeździec bez głowy. I słuchajcie, tu pękł ten szyld. No ale nie szkodzi jak pękł, bo i tak się go nie, chyba nie porozgina, bo to tak raczej marnie będzie. Ale chodzi o to, aby czytać. Tu jakieś jeszcze coś też było. Też jakieś okucie od czegoś. No i te boratynki, medalik, guzik, ten marynarski. Jeszcze w domu postaram się go jakoś tam odczyścić, odtworzyć. No i pod samochodem praktycznie znalazłem 1 grosz czy 2 grosze, 1 grosz, 1 grosz 2018 bodajże. Tak. Nie nagrywałem tego. No i to wszystko. W dniu dzisiejszym troszkę słabo, no, zawsze coś padło. Jakaś odmienność jest też. Nie cały czas to samo ciągle. No i mamy pierwszą łuskę mauzerowską. Jakąś zdeformowaną. Tutaj. Na takim polu. Oto. Pole, pole. I księżyc w oddali. No i słuchajcie, mamy pierwsze trafionko konkretne. Pruski guzik. Tak, prusaczek. Tak, jest nawet z uchem, tylko ucho splaszczone. Jest w całości. O, ładny prusaczek. Czyli pierwsza wojna światowa była. Łuski, dwie takie już trafiłem. Destrukty. Teraz guziczek. A czy napisy są, to nie wiem. Nie będę teraz tego chyba czyścił. Lecimy dalej. Zobaczcie, jak pięknie księżyc świeci. O. Słońce świeci, cieszą się dzieci, ale księżyc też, no i też się cieszą. Komary. Komary się cieszą bardzo. Zobaczcie, co mamy. Patrzcie, patrzcie. Co tu jest? Co to jest? Medal. Medal. Trafiony jakimś pługiem czy czymś. Nie wiem co to. Trasnięte. Uderzone. Medal. Zasadnicza. Nie wiem, szkolny związek sportowy. Związek sportowy. Szkolny związek sportowy. No. Bieganie. 82, 83. Medal, super, sprawa. No, zawsze coś. Słuchajcie, jest ten medal, który został wykopany na polu. Ja go trochę poczyściłem, ale on jest pokiereszowany. Jakaś maszyna go tutaj widać, tłuczony, tutaj zbity. Przerzucała go na polu. Jakaś kosiarka albo coś tym podobne. Nie wiem dokładnie, jakaś tam maszyna rolnicza na pewno. No i tak, szkolny związek sportowy, czyli szkolny ZSZ. Jest to orzeł. Jest pod spodem miasto Piotrków Tryb. No i tutaj też jest taka podziabana ta strona tego medalu. Tutaj widać, o, podziabane wszystko. Tutaj ta góra to też jest taka już, widzicie, o, tam trochę patyny jest, tam gdzie nie gdzie, ale
Ja mówię, ja go poczyściłem troszkę. Zresztą on w ogóle nie był w takiej mocnej patynie na tym polu. Jest kawał miedzi. Igrzyska młodzieży szkolnej 82-83. No to nie wiem, czy to przez dwa lata trwały, czy jak. To był stan wojenny w tym czasie. No to powiem szczerze, sam nie wiem, o co to chodzi. No taki lód. Tutaj mamy sportowca niby skaczącego. No i to tak to mniej więcej wygląda. Medal jest i gruby. Dobra. I to by było na dzisiaj wszystko. Do następnego spotkania, słuchajcie.